solone, czy nie? Nie, to nie jest solone. Element kaczki, a deser powinien być wykonany z wykorzystaniem. Trzymamy kciuki za wszystkie 8 ekip, które będą dzisiaj startowały i życzymy wszystkim powodzenia. Amatorem samoukiem wykorzystuję taką metodę często, z której cieszy się moja żona. Uczestnicy przygotowują trzy kursy, czyli zupę, dowiadanie i deser. Na zupa będzie rybna, czyli mają do wyboru różnego rodzaju ryby. Mają do przygotowania 6 porcji z każdego rodzaju. Na drugie danie jest jakakolwiek część kaczki, a na deser muszą użyć koniecznie czekolady. Miejsce na miejsce. To na tych telewizorach ustawionych w różnych miejscach widać wszystko. Cebuli czerwonej. Coś mi mówi, że to jest, dobiegają do mnie dźwięki siekania cebuli. To jest stanowisko ekipy. Żonę przyślę do pana, żeby się przyjrzała, jak się sieka cebulę. I to całkiem, no nie tak jak panu, ale myślę, że też w nie najgorszy sposób wychodzi. Gorąco do sali Malinowej, gdzie odbędzie się gala zamknięcia drugiego międzynarodowego konkursu kulinarnego Trendy Chef. Zapraszamy gorąco. Was, bez was, zapraszamy. I to był wspaniały dzień. Myślę, że wszyscy na tej sali jesteśmy co do tego zgodni, prawda? From the all the competitors, we will be the source of inspiration for the next cooking generations. And I would like to thank my employees, which is whose work was. To także będzie wspaniały wieczór, a cały konkurs mogliśmy obserwować między innymi dzięki dwójce niestrudzonych, niesamowitych młodych ludzi Aleksandra Sowa, cukiernia Sowa i Rafał Godziemski, egzekutyw szef hotelu Słoneczny Młyn. No i teraz mogą państwo klaskać i klaskać. Oni oczywiście wolą stać Konkurs był trudny, ponieważ zmieniły się zasady od zeszłego roku, ale mam nadzieję, że to pokazuje, jacy kreatywni są kucharze w całej Europie. Trzecie miejsce drugiego międzynarodowego konkursu kulinarnego Trendy Chef 2013. Mariusz Kuźniak i Paweł Wilanowski. Gratulujemy. Wielkie brawa. Ladies and gentlemen, the third, więc jako ostatni zebrali wokół. Zajęli. Katarzyna Daniłowicz i Bogumił Mrocko. Gratulujemy. Katarzyna Daniłowicz oraz Bogumił Mrożko, Agnieszka Chmielewska, restauracja Marina z Wrocławia. To jedyna kobieta. Pierwsze miejsce. Tytuł Trendy Chef. Kuchar Trendy Chef. I dla nas osobowość Trendy Chef na kolejny rok zostają. Michał Kuduk i Dariusz Kuduk. Gratulujemy. Ladies and gentlemen, the first award, the main award, and the personality of Trendy Chef 2013. Michał Kuduk i Dariusz Kuduk w braterskim duecie triumfują, za co odbierają puchar Trendy Chef. Drodzy państwo, oklaski nie milkną. My mamy taką technologię, że nawet robimy zdjęcia z dźwiękiem, także prosimy o oklaski. Te upominki przygotowane przez organizatorów nieco uciążliwie, ale dziękować będziemy nadal, dopóki będziemy przy mikrofonie. Tak, proszę bardzo, reprezentantka kulinarnego Pucharu Polski. Jak się czuje mistrz? Trendy Chef. Już mi
ręce drżą, normalnie jestem, ciężko powiedzieć, jestem pod wrażeniem, jak wyczytali nas, normalnie łzy poleciały. No właśnie, trend jeszcze w duecie, czy jest jakaś nutka zazdrości? Ja jestem lepszy, brat jest gorszy, a może na odwrót? Jak to jest między wami? Nie, mamy już ustalone w hierarchii, że jestem starszy, ja dowodzę, brat podciąga za mną temat i już jest narzucony od góry. Ja może trochę więcej przeżyłem, trochę więcej wiem, brat jest, uzupełniamy się. W sumie nie mamy jakiegoś podziału w grupie, żeby jeden coś tam się zgorzył, gdzieś źle. Po prostu wiemy każdy, co ma robić i nie wiem. Czym dzisiaj zasłużyliście sobie na puchar? Mieliśmy przygotować zupa z dowolnej ryby, drugie danie z dowolnego elementu z kaczki i na deser czekolada. Myślę, że prostota zwyciężyła dobry smak. Ale to był pomysł, który tu się zrodził na miejscu, czy mieliście w głowie? Mieliśmy już w głowie mniej więcej, co moglibyśmy zrobić. Tu nie wiedzieliśmy o produktach, jakie dostaniemy, ale wiedzieliśmy, że przykładowo zrobimy galaretkę, musimy ją zrobić z czegoś czerwonego. Czy będą maliny, czy będą wiśnie, czy miód, czy coś, co robimy z tego, co będzie. I czy tam będzie mieć dowolny element kaczki, czy zrobimy, czy dostaniemy filera, czy łódko z kaczki. Nie ma, że co. Robimy to, co sobie kiedyś tam założyliśmy, tą techniką i tą zrobimy każdy element. I ostatnie pytanie. Tytuł mistrza, trendy szefa, wynik gdzie świat, jak mówiąc językiem sportowym, ale tak naprawdę co to dla was oznacza? Przepustka drugą edycję międzynarodowego konkursu kulinarnego do konkursu Puchar Polski, nowy rozwój, nowe wyzwania. Nowa nauka. A teraz zaproście do siebie, gdzie można tak dobrze zjeść u Michała i jego brata? Zapraszamy do hotelu Granca Kopalnia Soli Wieliczka, na terenie Kopalni Soli Wieliczka w Wieliczce. Od razu mówię, że kuchnia nasza jest bardziej regionalna niż to, co wykonujemy na konkursach. To jest całkiem inne. Nie odzwierciedlamy tego, co robimy